A ja właśnie wjechałem do Lwówka Śląskiego. Lwówek Śląski to, jak wiemy, miasto w województwie dolnośląskim. I takie pierwsze skojarzenie, jakie jest z tym miastem, to miasto leżące na ziemiach odzyskanych, nazwa Lwówek, więc pewnie pochodzi to od polskiego Lwowa, jako że na te ziemie często byli repatrianci właśnie z tamtych terenów, z Kresów tutaj przywożeni. Otóż nie, nazwa nie pochodzi od naszego Lwowa, a już niemiecka nazwa odnosiła się do lwów, generalnie lwów jako zwierząt. Co do nazwy, to jest taka legenda o trzech lwach. Ja tutaj tej legendy nie będę przytaczał, bo jej dokładnie nie znam. Natomiast generalnie nazwa miała być podana, już nie pamiętam, przez którego króla, również taka jest legenda, że podczas jednego tutaj generalnie z polowań padły trzy młode lwy. No i jak tam król się o tym, znaczy tam tutejszy możnowładca się o tym dowiedział, to tą nazwę, która wcześniej nazwał właśnie od tych padłych w czasie polowania młodych lwów. I tu była nazwa używana Lwów, była Lwia Góra, a w końcu po odzyskaniu tych ziem przez Polskę po II wojnie padło na Lwówek. Ot, taka tutaj ciekawostka, jeżeli chodzi o nazwę. Natomiast jeżeli chodzi o drogi i o to, jak się tutaj po tym Lwówku poruszamy, to jak widzieliście, praktycznie cały czas drogą 291 w kierunku Jeleniej Góry w zasadzie nie muszę myśleć, bo droga mnie sama w zasadzie prowadzi. Cały czas w zasadzie jadę, mając pierwszeństwo przejazdu, w którą stronę bym nie miał skręcać, czy to w lewo, czy to w prawo. Tak więc tą relację, którą jadę, czyli Bolesławiec, Jelenia Góra, można powiedzieć, że pokonuje się bez jakiegokolwiek najmniejszego problemu. Tutaj jeszcze mnie czeka jakiś odcinek z zakrętami, 7,5 km zakrętów, ograniczenie do 40 piesi. No nie dziwię się, bo tutaj nie mamy chodnika, więc piesi jak najbardziej tutaj mogą się poruszać tak po jednej, jak i po drugiej stronie. No i tyle byłoby tak naprawdę tego Lwówka Śląskiego.